Cześć, na wizji, tutaj na żywo z Sudołu 3B. Jak na razie są trzeźwi, nikogo nie boli głowa. Wina sobie poszła, ale to nic. Nie śmiejcie się. Bawimy się bardzo dobrze. Jest super. Jedziemy 24 stycznia. Dziewczyny, jak się bawicie? Jest studniówka 2015. Bardzo dobrze. Imprezka taka super, że zostaje do środy. Nie tak samo, do środy zostaje. Do środy? Tak. Co tak krótko? Co tak krótko? Co to ma być? No wie pan, praca i te sprawy, szkoła, matura. Ale nie ma to robienia dziadostwa, no co wy dziewczyny? Pijemy, nie pijemy. Pijemy. Bawimy się, nie pijemy. Bawimy się. I o to chodzi, i o to chodzi. Na żywo z Sudołu mówił Mariusz Zajem. Kocham Jezusa. Aniu, kochanie, przecież dobrze wiesz, że na to, jak ty wyglądasz, nie miałem wpływu. No rzeczywiście, że miałeś. Studiówce, która była rok temu. No i tak się zaczęło, a ty? Ale rozmawiałaś z nim coś więcej? Podchodził do ciebie? Tak, oczywiście tańczyliśmy i to nie jeden raz. Super się rozmawiało i tak to się zaczęło. A wy? Super. Ja poznałam mojego chłopaka, jak mi wróżył z ręki. Przypadkiem oczywiście, nie znaliśmy się w ogóle. Ale też poznałam swojego chłopaka, ale 2 lata temu na studniówce. Nie znaliśmy się w ogóle, ale było dosyć fajnie. Obie mamy chłopaków ze studniówki. Super! Partnerkę na studniówkę jest bardzo ciężko znaleźć, ponieważ ja swoją znalazłem no 2 dni przed. No. No moja niestety też mnie opuściła na chwilę z partnerką kolegi, no ale mamy nadzieję, że szybko do nas wrócą i zaczniemy się bawić tak dobrze jak wcześniej.